Czy to oznacza, że nie było lepszych występów w tym roku niż to? Nie chcę tego słuchać w ogóle. Przyjechał zespół ABBA. Z naszej Polski pojechała Justyna Styczkowska. Co to robi w finale? Przyjeżdża Celine Dion. To jest po prostu złoto wokalne. Nie dziwię się, że Edyta nie zajęła pierwszego miejsca. Dzień dobry! Szczególnie witam wszystkich fanów Eurowizji. Myślę, że jeżeli fanem Eurowizji nie jesteś, to nie wiem, co tu robisz. Natomiast jeżeli jesteś fanem Eurowizji, najlepsze miejsce dla ciebie w sieci teraz. Cześć, nazywam się Gosia i jestem nauczycielką śpiewu i sporządziłam teraz taki ranking. Nie do końca ranking, dlatego że nie uszeregowałam, wiecie, piosenek numerkami jedna po drugiej albo występów, tylko raczej mówi się na to top tier, czyli jakby dzielimy na kategorie i kategorii jest 5. Kategorie są od góry. Wyśmienity występ, bardzo dobry finał, potem jest dobry, taki standardowy występ, potem jest, że okej, a piąta kategoria jest, nie rozumiem dlaczego to jest w finale. Więc jest takich 5 kategorii i na te kategorie podzieliłam wszystkie występy, które wygrały Eurowizję od początku jej istnienia do tydzień temu, czy tam 2 tygodnie temu, zależy kiedy oglądasz. Może, nie wiem, 2024. No dobra. Jeszcze na wstępie muszę powiedzieć, jakimi kryteriami się kieruję, żeby to było jasne dla wszystkich. W większości brałam pod uwagę przede wszystkim skille wokalne i jakby poziom trudności wokalnej i umiejętności wokalnej do wykonania tego danego utworu, występu. Nie jest to jedyne kryterium, ale najważniejsze z tego względu, że piosenki są tak różnorodne i przekrój lat od początku 56 do teraz 2024 jest tak ogromny i nasze gusta się zmieniały i nasze style muzyczne się zmieniały i to tak po prostu diametralnie, że bardzo trudno jest na przykład ocenić, nie wiem, performance jakiś, wiecie, po prostu to jest po prostu no, nierealne praktycznie, dlatego że to są tak różnorodne występy. Ale to, co się nie zmienia, to to, jak pracuje głos ludzki. Dlatego jeżeli człowiek ma świetny głos i świetnie wykonuje dany utwór i do tego piosenka jest ambitna, w sensie nie są to 3 dźwięki na krzyż i do tego jeszcze umie to zaprezentować i jest jakiś taki przekonujący, no to jest wysoko, nie? A im gorzej śpiewa, albo im prostsza piosenka i mało jakby prezentuje swoim wokalem, tym troszkę niżej, z kilkoma wyjątkami, bo w kilku miejscach po prostu chwyciło mnie za serce coś więcej niż tylko głos i wtedy o nich powiem. No dobra. Nie przeciągamy, przechodzimy do kategoryzowania wszystkich występów. Zaczynamy od roku 56, kiedy pierwsze miejsce w pierwszej Eurowizji ever zajęła Szwajcaria. Teraz też. Historia kołem się toczy. Jest bardzo ładne legato w głosie. Ale skala jest mała. Na górnych dźwiękach to też jest dosyć istotna kwestia, że jakby abstrahując od stylu i preferencji stylistycznych danej epoki, były takie występy w tych na przykład starszych latach, kiedy wokalistki, bo to się głównie tyczy wokalistek, wokalistki preferowały na górze czysty rejestr głowy, który jest bardzo prosty na górnych dźwiękach. Były też wokalistki, które tego rejestru nie preferowały i robiły troszkę inaczej. I dla mnie to jest sygnał troszkę większej świadomości ciała może u tych osób, może jakiegoś takiego większego, nie wiem, talentu wokalnego. Też nie lubię używać tego słowa, ale zobaczycie, tutaj wybory są banalne wręcz u tej wokalistki. Bardzo ładnie śpiewa, ale jest to bardzo podstawowe. Dlatego kategoria środkowa. Dobry, po prostu występ, finałowy, taki standardowy, prawidłowy, jaki powinien być. Po prostu dobry. W kolejnym roku wygrały Niderlandy. Wtedy jeszcze w Polsce mówiło się Holandia. Posłuchaj. Ja, je wordt dik en je haar wordt al grijs, maar je kunt heus nog wel flirten. Ach, je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. I bardzo podobna sytuacja. Głos dobrze pracuje, jest zdrowy, jest dźwięczny, ale jest bardzo podstawowy w tej swojej formie, ze względu prawdopodobnie na styl, w którym było to śpiewane. W tamtych latach wszystko było prostsze niż w tych obecnych. Mniej pokazowe, mniej performatywne. I biorąc pod uwagę całość Eurowizji do ostatniego roku, do tego roku, to to jest po prostu dobry występ. Taki standardowy, czyli środkowa kategoria. W kolejnym roku pojawił się zwycięzca płci męskiej, reprezentant Francji. I tutaj znowu o preferencjach stylistycznych można byłoby
powiedzieć tyle, że kiedyś głosy niekoniecznie tenorowe były preferowane. Mężczyźni mogli śpiewać jak mężczyźni. Princesse enfermée dans sa tour avec tous les refrains de la nuit. Nawet basowy ten baryton w niektórych miejscach, nie? Je suis ton âme, pas à pas, sur son chemin de joie. Et je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Ładne. Ładne, ale wszystko, ja nie chcę używać tego słowa podstawowe cały czas, ale w momencie, w którym ktoś jest w bardzo komfortowym miejscu skali, on nie potrzebuje dużo skilla wokalnego, żeby wykonać dobrze utwór. Jeżeli operujesz w obrębie jakichś 8 dźwięków, jakiejś oktawy, która jest na dolnej części twojego głosu albo dolnośrodkowej, to po prostu mało jest się czym popisać i kiedyś tak po prostu śpiewano, wygodnie. Może to jest dobry koncept dla współczesnych wokalistów. Po co się wysilać? Po co robić taki performance? Z drugiej strony, tak sobie myślę, kiedyś, to też taka ciekawa rozkmina, że kiedyś bardziej powściągano swoją ekspresję emocjonalną. Wiecie, wszyscy byli bardzo tacy grzeczni i uprzejmi i szanowano się wzajemnie w taki sposób, że nie było takich zewnętrznych wyrazów, takiej wolności wyrażania się, chyba ja tak to postrzegam, że kiedyś trzeba było być takim bardziej grzecznym i zachowywać się kulturowo, społecznie akceptowalnie i też dlatego prawdopodobnie nie było potrzeby wyrażania jakiejś skrajności w głosie, no bo nikt nie wyrażał nigdy skrajności. A teraz jest dużo większa kultura indywidualizmu i właśnie wolności ekspresji i za wolnością ekspresji idzie potrzeba też wolności ekspresji w głosie, więc wyrażamy więcej, dlatego że chcemy wyrażać więcej, tak? Jakby wyrażamy w głosie, w śpiewie, dlatego że ogólnie wyrażamy więcej. Ciekawa rozkmina. No, więc znowu występ dobry. W 59 znowu wygrały Niderlandy. Posłuchaj. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw, een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer. Bardzo konwersacyjna piosenka, znowu mała skala. Weet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Był trudny interwał, ale cały czas w obrębie tej małej przestrzeni dźwiękowej, która jest konwersacyjna dla danego człowieka. Znowu występ dobry. Poczekajcie, bo zaraz będzie się działo, zaraz wyjdziemy z tej kategorii średniej. Znaczy średniej, no właśnie nie, mam wrażenie, że gdyby tak spojrzeć na te 5 kategorii, a spojrzycie pod koniec filmu albo w drugiej części za tydzień, jak spojrzycie na te 5 kategorii, to zobaczycie, że tak naprawdę te 3 górne to są wszystkie pozytywne bardzo. Dopiero ta 4 jest taka, że mogło coś być lepiej, a ta 5 jest dopiero taka jakby powiedzmy negatywna. Więc jakby dobre, to jest naprawdę dobre. To jest Francja, 60 rok. Większa skala, ale znowu wybory bardzo łatwe. Ten dźwięk, czysta głowa, czyli naturalnie dla danego środowiska dźwiękowego, czyli nie wymaga specjalnych umiejętności, żeby wydobyć ten dźwięk, bo głos pracuje w tym rejonie dokładnie tak, nie trzeba nic akustycznie zmanipulować. Dziewczyna Jacqueline ma piękne brzmienie głosu, ale dokonuje łatwych wyborów, więc śpiewa po prostu prosto. Więc znowu występ dobry. Na razie jest nudno, ale czekaj. Po prostu, może jak nie interesują cię te szare filmy, to przewij sobie jakieś tam kilka minut. A teraz rok 61 i dla Luksemburga wygrywa Jean-Claude Pascal. Les imbéciles, les méchants nous font du mal, que nous jouons des tours. Ze wszystkich dotąd występów Ils sont mille, et l'on est deux, les amoureux.
Jean-Claude ma najlepsze legato wewnętrzne, czyli największe połączenie dźwięków między sobą. I też dla mnie takim prywatnym wyróżnikiem dobrej jakości wokalnej i dobrego występu jest to, że mi występ rozprasza. Jak się zacinam i próbuję mówić, ale się zagapiam, bo się zawieszam na tym występie, to dla mnie to jest duża sugestia, że coś jest w tym bardzo dobrego. I w sumie nie mam dla ciebie jakichś argumentów takich logicznych, jakichś wielce, nie wiem, niesamowicie mądrych, oprócz tego, co właśnie powiedziałam. Nie ufam. Czyli, że zawiesza mnie Jean-Claude. Jean-Claude? Nie wiem, jak się czyta. Przepraszam, jestem beznadziejna z francuskiego. Dlatego to jest kategoria bardzo dobrego występu. Jest to pierwszy występ w tej kategorii, bo jako pierwszy ze wszystkich do tej pory mnie zahaczył, że co dalej będzie? Jeszcze posłuchamy fragmentu. Et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville, c'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux, le soleil. Może też po prostu dobra piosenka. Ta część przed tym była trochę nudnawa, ale tam, ta-da-da-tam, to jest... Super! Nie wiem czemu, chyba zwalam to na karp nienagannego legato w głosie. Wszystkie dźwięki były połączone, żaden nie był oderwany, wszystkie miały jednolitą barwę i to jest pierwszy mężczyzna, który nie śpiewa tak wszystko super nisko, tylko niektóre dźwięki, nie? Może dlatego. Potem był 62 rok i znowu Francja wygrała, tym razem Isabelle Huppert. Ładne ma doły bardzo. Chciałabym tutaj jeszcze zgłosić, że ta moja trzecia kategoria, ona w sumie wcześniej była dwoma, ale postanowiłam zrobić pięć, a nie sześć, więc ten występ na przykład i też występ wcześniej też francuski Jacqueline, one były w tej jakby wyższej delikatnie od tej dobrej, ale po prostu wszystkie zebrałam je do tej kategorii, bo byłoby jeszcze więcej zamieszania, więc Izabelę też umieszczam w kategorii dobrego występu, po prostu dobry w sensie standardowy, finałowy, dobry występ. Taki właśnie, jaki ma być w finale. No dobra, już nie będę tłumaczyć z moich wyborów, a teraz idziemy do 63 roku, w którym wygrała Dania. I przyznaję, że ona jest lekko napięta, lekko. I nie zawsze. Ale widzicie, znowu się zwieszam. Podoba mi się. Jest też legato. Ma też po prostu bardzo dobrą piosenkę, ale umiem przekazać. Chyba jest też jeden czynnik, który też powoduje to moje zwieszanie. Mówiłam o tym ostatnio, kiedy w jakimś filmie mówiłam o tym, że nie wszyscy mogą udźwignąć piosenki wielkich gwiazd, dlatego że nie wszyscy mają taki czynnik gwiazdorski w sobie, jakąś taką energię celebryty. I trochę tak jest, że jak mnie zwiesza, to najczęściej dlatego, że mnie przyciąga ten rodzaj osobowości. Znaczy wszystkich to przyciąga generalnie, więc jeżeli się czasem zwieszasz, to prawdopodobnie osoba, na której się zwieszasz, ma takie coś w sobie, co cię po prostu magnetyzuje. I tak mam też z Gretę, bo chyba Jürgen to gra, a Gretę to chyba ona. Więc ona mnie zwiesza, dlatego występ Dani to jest bardzo dobry występ finałowy. W 64 roku wygrały Włochy, posłuchaj. No,
Okej, okay. I tutaj trochę nie rozumiem, czy to oznacza, że nie było lepszych występów w tym roku niż to. Nie bardzo mi się to podoba. Przede wszystkim z tego powodu, że nasza Giulia. Nie umiem przeczytać jej imienia. Że nasza włoska reprezentantka tutaj ma mało prawdziwej dźwięczności, a na tych górnych dźwiękach robi takie coś, trochę obniżanie krtani i połykanie tego głosu do tyłu. Dla mnie to nie jest głos, który brzmi i jest naturalny. Więc to ją dyskwalifikuje z kategorii dobrej, dlatego wpadamy z Włochami 64 roku do kategorii okej. Okay. Było spoko. Nie było to jeszcze źle na zasadzie, co to robi w finale. Ale były błędy, które dla mnie... W roku 65 znowu wygrywa Luksemburg. Absolutnie nie mogę zdzierżyć robotyczności i mechaniczności głosu tej pani. Cały czas jest takie pa 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 pa. Takie, no, dla mnie to jest brzydkie, takie me 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 me. Jakieś skrzecząco intensywne, monotonne, bez żadnych zmian brzmienia praktycznie w całej piosence. Trochę śpiewa jak rozwydrzony bachor z przedszkola. Takie odczucie mam. Dla mnie to jest ledwo okej. Okej, umie inaczej. Ale tutaj ma falset i nie śpiewa dźwięcznie. A tutaj mamy rozwydrzonego bachora z przedszkola. No ledwo okej, okay, ledwo. I widzicie, można nawet w roku 65 śpiewać po prostu, no według mnie mało gustownie. A wydawałoby się, że w tamtych latach wszyscy gustownie śpiewali. W roku 66 wygrywa Austria. No i tutaj też takie same nudy jak wcześniej. No nie zawsze były nudy, ale... Ale spróbujcie teraz to włożyć w rok 2024. Okej, okay, ładne i... Ładne też vibrato, dosyć szybkie, ale ładne. Ale w ogóle mnie nie zatrzymuje, w ogóle mnie nie... Nie wchłania. Ale ładnie gra na pianie za to. No więc rok 66 i nasza Austria idą do kategorii dobre. Jak większość. Jakby, okej, okay, był dobry występ, mało jakichś wyjątkowych rzeczy. Powiedziałam, spróbuj włożyć to wykonanie w rok 2024. Wiem, że to jest niewykonalne, ale jakby zobacz, gdzie by ten występ był. Nie byłby za bardzo wysoko, nie? Bo po prostu oceniamy teraz z tej perspektywy naszych lat to jako za mało performatywny. Ja takie mam odczucie, że dużo osób się chowało za po prostu, że to jest występ i koniec i nie pokazywało za bardzo siebie i może to jest też jakby trochę powód, dla którego tak wszystkie występy wrzucam do tej jednej kategorii, bo z perspektywy człowieka naszego wieku tamte występy brakuje im jakiejś takiej przenikliwości, przynajmniej ja tak uważam, że tylko te dwa w kategorii bardzo dobre, 61 rok i 63, tylko one miały taką wyjątkowość w sobie, taką jakąś przenikliwość, jakąś taką wyjątkową rzecz, która łapała za, nie wiem, za oczy, za serce, za mózg. No, dalej. 67 rok i wygrywa po raz pierwszy Wielka Brytania. Słuchamy. Ona ma bardzo dużo naturalnej radości w sobie. I też trudna piosenka, duże skoki interwałowe. Bardzo dobre wykonanie. Od razu wrzućmy do tej kategorii. Bardzo dobry występ finałowy. Super. I to nie jest czysta głowa na górze. Bardzo dobrze!
Okej, okay, gdybym miała na dzisiaj powiedzieć, to jest świetny występ, w którym Sandy miksuje przepięknie swój głos i nie wchodzi w głowę tak, jak w tamtych czasach się wchodziło, tylko śpiewa z ciała i pozostaje w ciele i do tego jeszcze przeżywa jakąś, nie wiem, radość siebie, takie mam odczucie. Dla mnie to jest bardzo dobry występ, bardzo dobry finał. 68 rok i Hiszpania. Ze względu na piosenkę chyba bym to wrzuciła do OK. Ale do tej pory w OK były same wadliwe występy, więc to się nie kwalifikuje na wadliwy występ. O! I też pokazała moc jakąś. Trochę gorsza wersja. Beatlesów. 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 Jeszcze raz. No dobra, no nie. O nie, nie mogę. Ja zdechnę, ja po prostu. W sensie dobry występ, ale nic szczególnego, więc po prostu dobry. Już wyjdźmy z tych 60-tych lat i pójdźmy dalej, dobra? Ale jeszcze rok 69, który był bardzo dziwny, bo było czterech zwycięzców, więc na początek posłuchamy reprezentantki Francji. La femme du nage, il donne au ciel son éveil. Mam ciary po raz pierwszy w tym filmie. Pięknie. Bardzo dobry finał. Bardzo dobry finał. Chyba mój ulubiony w tym 69 roku, ale jeszcze nie jestem pewna. Teraz posłuchamy reprezentantki Hiszpanii. Oj, que volviste a mi vida. Ja solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Mamy choreografię po raz pierwszy, drodzy państwo. Podré guardarlo muy dentro de mí. Dobra, i tutaj w tym przypadku od razu powiem, że to jest ten moment, w którym głos staje się trochę mniej ważny niż reszta, bo ona mnie w jakiś sposób, nie wiem, bardzo ujęła. I co tutaj dla mnie się liczy? Jej zdolność regulowania dynamiki dla podkreślania znaczenia, prawdopodobnie jakieś tam znaczenie ta piosenka ma, prawda? Więc zwrotka jest trochę inna niż refren i ona to podkreśla zmianę dynamiczną i inaczej trochę śpiewa te momenty. Ale też jest jakiś taki magnetyzm w niej. I gdybym miała patrzeć tylko na wokal, to dałabym ją do kategorii dobrej. Ale jako, że jest dużo więcej czynników, to tutaj trochę mnie tak to zniosło na, że to jest jednak bardzo dobry finał. Teraz trzeci zwycięzca tego roku, czyli Niderlandy i Leni Kür, de Troubadour. Nie wiem, jak to się czyta. Ja te nazwiska cały czas ściemniam. Taki głos. Nienaturalny. Nie lubię nienaturalnych głosów. No, to było lepsze. Nie, nie chcę tego słuchać w ogóle. Nie lubię, jak głosy wychodzą poza jakąś takie swoje normalne brzmienie, takie naturalne, prawdziwe brzmienie, żeby robić jakieś takie dziwne rzeczy barwowe. Jeżeli ta dziwna rzecz barwowa ma jakiś zabieg, nie wiem, takie na przykład opowiadania historii, jakiś taki emotywny zabieg, że jakby trzeba coś w tym miejscu zrobić inaczej, żeby podkreślić jakiś fragment piosenki, to rozumiem. I dla jakby, wiecie, wyrazu artystycznego. Ale jeżeli cała piosenka jest tak zaśpiewana w ten sposób, to jest bardzo dziwny głos i nienaturalny, więc obniżona
podniesiona krtań, podniesione podniebienie miękkie, ale tak maksymalnie. A do tego jeszcze prawdopodobnie to wszystko maskuje słabo zwierające się fałdy głosowe, tak często jest, więc ledwo znowu, okej. Okay. To jeszcze nie jest na zasadzie, co to robi w finale, bo rozumiem, co to robi w finale, bo ogólnie fajna piosenka i fajnie zaśpiewała, ale ledwo okej, okay, więc... No i jeszcze jest czwarty zwycięzca. Wielka Brytania. Widzisz, to jest naturalny głos, nie? Boom, bang, 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 close to you. Fajne, fajne. I teraz tak, wokalnie ta reprezentantka Wielkiej Brytanii jest podobna do reprezentantki Hiszpanii. W sensie po prostu ładnie śpiewa, ale tamta miała coś więcej w sobie. A u niej tej Lulu słabo to coś czuje, więc po prostu dobry występ. Tak to kwalifikuje. I teraz gdybym miała jednak wybrać, bo wiecie, w tym 69 roku to 4 zwycięzców było. Dla mnie tylko by się liczyła tutaj Hiszpania i Francja, ale gdybym miała wybrać jedną osobę, wybrałabym Francję, bo dla mnie to był jednak dużo lepszy występ wokalnie niż każdy z pozostałych, więc dla mnie Francja jest zwycięzcą 69 roku. W roku 70 wygrywa Irlandia po raz pierwszy. Zobaczymy fragment. Seagulls and airplanes, things of the sky. Irlandia ma często takie magiczne występy, nie? Podoba mi się, ale wszystko zaśpiewane falsetem, czyli jakby zerowa umiejętność potrzebna do zrobienia tego. Okej, okay, może nie zerowa, ale bardzo niska. Tylko na dole było zwarcie tak naprawdę, więc znowu występ po prostu dobry, dobry. Za co w 71, kiedy Monako wygrało? Ach, to było inaczej. O, jakie przyjęcie! Jaka dźwięczność w tym! I teraz od razu powiem tak. Im dźwięczniejszy jest głos, tym bardziej emotywny jest głos. Co to znaczy? Mówiłam o tym też ostatnio, ale powtórzę się, bo masz prawo nie pamiętać wszystkich moich rzeczy, które mówiłam na świecie. W moich filmach, nieważne. Że po pierwsze, nasze emocje przede wszystkim istnieją w naszym rejestrze piersiowym. Czyli jeżeli tak spojrzymy na przekrój, na przykład kiedy płaczesz, to najczęściej szlochając, prawdziwie emitując z siebie odczucia i przeżywając swoje emocje, kiedy szlochamy dźwięk w rejestrze piersiowym. Czasami wyjemy w rejestrze głowowym, ale raczej ten szloch jest piersiowy mocno i taki zwierający. Kiedy się śmiejemy, znowu tym prawdziwym śmiechem takim głupawkowym, niektóre kobiety śmieją się naturalnie w głowie, ale jednak większość tego takiego normalnego śmiechu jest w rejestrze piersiowym. Kiedy jękniemy z bólu, to też to jest na zwarciu w rejestrze piersiowym. Kiedy się złościmy i odczuwamy złość i krzyczymy, definitywnie jesteśmy w rejestrze piersiowym. Więc wszystkie jakby intensywne emocje istnieją w zwarciu. One nie istnieją na falsecie, bo nie da się na falsecie przekazać tak mocno emocjonalnej rzeczy, jak się da przekazać w rejestrze piersiowym. Dlatego, jeżeli ktoś ma niedźwięczny głos, to on jest mało emotywny i mało rusza drugą osobę. Tak po prostu. Tutaj jest full brzmienia. Czujesz? Ja mam ciary, bo ja czuję emocje, bo ona umie przekazać, bo jej głos umie to zrobić. Bardzo dobry finał, a nawet mnie korciło troszkę, żeby to do tej wyśmienitości wrzucić, ale w wyśmienitościach będą inne jeszcze rzeczy, więc powiedziałabym tak na, wiecie, pół na pół, ale jeszcze w tych bardzo dobrych finałach. W 72 podobnie. Jest pełna brzmienia. Tak,
I ona też jest przejęta. Ja czuję, bo ona czuje. Tak to działa. Znaczy w ogóle tak to zawsze działa. Że jeżeli ty chcesz, żeby twój odbiorca, do którego śpiewasz, poczuł cokolwiek, to ty to musisz doświadczać. I nie znaczy to, że musisz przeżywać rozpacz, żeby ktoś poczuł ten twój smutek i rozpacz z przeszłości. Nie musisz się załamywać tu i teraz na scenie i szlochać, bo to nie do końca w dobrym guście. Tak nieproszony zalewać wszystkich emocjami, to nie wszyscy to lubią. Ale Haniek, po co? A dlaczego? Ale jak to? Haniek, a jak? Ale czemu? Haniek. Ale musisz jakby mieć kontakt z tym doświadczeniem tej emocji i pozwalać jej przeniknąć do głosu, żeby odbiorca poczuł. Ja tutaj przy Wiki z Luksemburga w 72 roku totalnie czuję. Bardzo dobry finał. Bardzo dobry. Weźmy też pod uwagę, mówiłam wcześniej o tym, że kiedyś ludzie tak nie wyrażali mocno, nie byli tak mocno ekspresyjni i my też jako społeczeństwo przez ostatnie 70 lat uczyliśmy się tej ekspresji, więc te występy najświeższe, najnowsze będą niosły dużo więcej ładunku emocjonalnego, dlatego że my jako społeczeństwo się nauczyliśmy wyrażać w głosie to, niż występy z np. 56, 7 czy 8 roku, które zakwalifikowałam jako dobre, bo z perspektywy mojej współczesnej one są nudne. Prawdopodobnie gdybym oglądała je w roku 60, to może inaczej bym je oceniała, może z innych względów bym to oceniała, ale teraz z perspektywy czasu widzę, jak my się uczymy jako społeczeństwo tego dobrego, zdrowego wyrażania emocji i te głosy też uczą się robić to prawidłowo i dobrze i nie ranić siebie, tylko właśnie wyrażać. Więc też weźmy to pod uwagę. 73 rok i Luksemburg. Anne-Marie z Luksemburga ma bardzo dobry głos, ale są momenty takie, w których ona mnie przeraża z jakimś swoim, nie wiem, oczy tak czasami robi dziwnie. Głupi powód, nie? Ale wkładam ją do kategorii dobre, dlatego że mam wrażenie, że jest napięta wewnętrznie i że te wszystkie takie, wiecie, to co mówię, że dziwnie się czuje, że jakieś tam oczy czy coś, że to jest po prostu objaw wewnętrznego jakiegoś takiego napięcia. Być może stresu, który spowodował te jakieś takie dziwne przyruchy w ciele, które mnie niepokoją, więc jednak pomimo świetnego głosu, kategoria dobre. No i w 74 na Eurowizję przyjechał zespół ABBA. Jest dźwięcznie. Jest emotywnie. Jest hit, który kocham. I tutaj jestem totalnie stronnicza. A dla mnie to jest wyśmienity występ. Wokalnie są lepsze. I do tej pory nawet były lepsze. Na przykład myślę sobie o tej Francji z 69 roku na przykład. Albo o tych niesamowitych głosach z 71, ta blondynka, albo no 72 to może nie powiedziałabym, że wokalnie lepszy niż ABBA, ale 71 definitywnie. Ale nie jestem w stanie teraz odseparować swojej sympatii do wszystkich piosenek ABBY i do tego, jak oni są niesamowicie pozytywni i jak diametralnie zmienili świat i dramatycznie też. I też dobrze śpiewają, bo dobrze śpiewają, bardzo dobrze śpiewają. To jest bardzo dobre, wiecie, wokalnie bardzo dobry poziom. Może nie wyśmienity, ale te inne czynniki sprawiają, że oni wskakują wyżej, więc wyśmienity występ. Potem mamy Niderlandy w 75, które wygrywają. Znowu proste wybory, na górze jest rygłowowy, na dole ładne zwarcie, ale mała jest ta przestrzeń w głosie piersiowym, dosyć taka standardowa, ale nie jakaś wybujała, większa, więc dobry występ. Teraz mamy Wielką Brytanię w 76. Ten wokalista główny jest dobry. Ale świetne są harmonie, są czyste. I dziewczyny śpiewają też bardzo dobrze.
A on ma świetną barwę. Nie wiem, czy ja chcę cię przekonać, czy nie, ale po prostu wrzucam to do kategorii bardzo dobry finał, bo nie dość, że piosenka fenomenalna. Genialna barwa. I świetny głos w ogóle, bardzo dobry głos wokalnie. Dobra, wiecie co? Ja w ogóle, powiem szczerze, nie jestem jakąś taką największą fanką Eurowizji ever. W sensie, nigdy nie oglądam w telewizji tego, ja czasem oglądam na YouTubie. Ale ja jestem absolutnie zafascynowana genialnymi piosenkami, które powstały na Eurowizji, a ja o tym nie wiedziałam na przykład. Nie wiedziałam, że ta piosenka była na Eurowizji napisana, a ja ją znam. No i nie wiem, po prostu chciałam to powiedzieć. Idziemy dalej. W 77 roku Marie Myriam z Francji dała dobry występ. Wydawało, że ona trochę nie do końca czysto, ale nie, no ładnie śpiewa. Dobry występ. Jest brzmienie, jest vibrato, jest poziom, jest standard. To są takie rzeczy standardowe. Mam też w ogóle post na blogu o piramidzie głosu. Bardzo polecam dla wszystkich, którzy zastanawiają się, dlaczego na przykład niektórych traktuję, że o, zrobili coś więcej niż ktoś inny. I jakby, jakie są dla mnie poziomy skilla wokalnego, umiejętności wokalnej, więc stworzyłam taki post na blogu, w którym napisałam o piramidzie głosu i też kiedyś był o tym w jakimś filmie mówiłam o tym, jak po kolei, jakie umiejętności trzeba posiadać i że na przykład czasami nie liczy się umiejętność z góry, jeżeli nie ma fundamentu, tak? Że tak jakby jeżeli piramida jest zbudowana w ten sposób, to czasami to, że ktoś ma czubek, nie oznacza, że jest lepszy niż ktoś, kto ma pierwsze trzy poziomy, dlatego że ten, kto ma czubek, niekoniecznie musi mieć resztę od spodu, która podtrzymuje ten czubek. Więc tak jakby warto to sobie obczaić. Jeżeli to ci interesuje, polecam post na blogu, link w opisie. A teraz w 78 wygrywa Izrael. Słuchamy. Avani bia boe be mo moda ba Avani bia boe be Avani bia boe be mo moda ba Avani bia boe Ładnie śpiewa, bardzo ładnie śpiewa. Bardzo ładnie. Nawet trochę żałuję, że go wcześniej umieściłam w kategorii dobrej, ale nie wiem, czy zyskuje na bardzo dobrą. Nie, zostawmy go w kategorii dobrej, więc kategoria dobra. Kolejnego roku, 79, też wygrywa Izrael, ale z absurdalną piosenką i no słabo zaśpiewaną. Halleluja i nasi. Wygląda jak piosenka jakaś, nie wiem czy słowo halleluja, ale to brzmi jakaś tak piosenka kongregacyjna. Nie, ten dźwięk jest beznadziejny u niej. Beznadziejny. Nie ma dźwięczności, to jest bardzo napięty dźwięk. Nie podoba mi się, ledwo okej znowu. Ja tak chyba jakoś po prostu chcę podkreślić, że ta kategoria okej jest taka naprawdę wadliwa trochę, wadliwa, więc okej. Jest to okej, jest to znośne, ale no nic więcej. Za to w roku 80 przyjechał na Eurowizję anioł Johnego Logana i śpiewał What's Another Year i po prostu... Reaching out for you, but you aren't near. What's another year? Oh! What's another year to someone who lost everything that he owns? I powiem tylko tak. Nie dlatego, że śpiewa wysoko, ale to, że śpiewa wysoko umożliwia mu wyrazić więcej, bo jest jakby wysokie dźwięki są nacechowane wyższą intensywnością niż niższe. Więc gdybyś miał to samo 5 dźwięków niżej, to nie miałby połowy tej intensywności emocjonalnej, którą ma teraz. Ja jestem totalnie zmieciona, bo śpiewa fantastycznie, a do tego emotywnie. Oh! What's another year? To someone who's getting to jest used to be wyśmienity występ. Oh. I've been praying such a long time. I taka precyzja wszędzie tam. It's the only way to hide.
feel. What's another year? O, we wszystkich dźwiękach precyzja, jest czyściutko, jest idealnie brzmiąco i totalnie luźno. Wyśmienity! I to taki pierwszy prawdziwy, taki wiecie, że wokalnie, że... Jednak rozważam, czy tą blondynkę z 71 nie wrzucić tam wyżej do tych wyśmienitych występów. Chyba chcę. Przesuwamy. Potem rok 81. Wielka Brytania. Widać, że ABBA wyznaczyła standard. Też zabawne to jest, bo wcześniej też ten występ Wielkiej Brytanii Save Your Kisses For Me, to samo, jakby na kształt ABBY. I widać, że zadziałało, że kopiując nowo powstałe trendy, można coś było w tamtym czasie jeszcze ugrać. Teraz wydaje mi się, że trendy zmieniają się zbyt szybko, żeby zdążyć skopiować, nie wiem, na przykład 3 lata później, tak? Nie, więcej. ABBA wygrała w 74. Teraz jest 81, czyli minęło 7 lat, a nadal stylizują się ludzie na ABBĘ, w sensie robią te zespoły dwóch mężczyzn, dwie kobiety i nadal wygrywają. Patrz, jak długo trend jest trendem. W tych czasach to byłoby niemożliwe, bo trend jest trendem 3 miesiące, a może maksymalnie rok. Nawet jeżeli jest rok, to i tak jak się wystylizujesz na kogoś, to wszyscy o tym wiedzą i jest to lamerskie, bo no nie, teraz to nie działa. Aha, miałam powiedzieć, 81, dobry występ. Po prostu dobrze zaśpiewali. I podobnie zaśpiewała dobrze Nicole z Niemiec w 82. Dobry występ. Ładnie śpiewa, ładny głos ma. Powiem wam, że słuchając teraz po raz kolejny, mam cały czas ochotę zmienić zdanie, wszystkich dać wyżej, bo staje się jakby bardziej łaskawa, albo dlatego, że po prostu im dalej jesteśmy w latach, tym kolektywnie mamy lepsze głosy i na przykład taki występ w roku 56 byłby wyśmienity już, a teraz w roku 82 jest po prostu dobry, ale zostawmy ją tam. 82 rok, Niemcy, Nicole, dobra. Potem był rok 83, wygrywa Luksemburg. C'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux, et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps. Przeraża mnie i mina. Ona, mam wrażenie, że chce być luźna i lekka i zabawna, ale jest zbyt intensywna na to. Mam poczucie, że w ogóle tutaj nie było żadnej samoświadomości tej intensywności u Corinne, dlatego to jest dla mnie po prostu występ okej. Nie jest zły wokalnie, ale głos nosi piętno napięcia, nosi ślady tego napięcia wewnętrznego i takiego... To było coś w stylu, jak robiłam ten ranking przed chwilą, chciałam powiedzieć. Dla mnie to jest przed chwilą. Robiłam ten ranking Eurowizji 2024 i podobne odczucia miałam u tej z Piaskiem dziewczyny. Reprezentantka Danii. Dania i Piasek. I też miała taką w sobie intensywność do bólu praktycznie. Nie poda mi się to. W 84 wygrywa Szwecja. Trzech Kenów wystawili. Ryan Gosling by się tam odnalazł. Rączki. No dosłownie trzech Kenów. Nie, dobry występ. Ładnie śpiewają, bez żadnych wykwintności wokalnych, ale też bez żadnych błędów. Dobrze. Za to w roku 85 nie jest dobrze. Nieczysto. Co to powiedział, żeby dwie osoby śpiewały unisono? Każdy
początek dźwięku długiego jest beznadziejny, po prostu jest straszny. I rozjeżdżają się, bo jedna wjeżdża tak w dźwięk, druga wjeżdża tak w dźwięk. Każdy początek takiego długiego jest zły. O, i zaczęła się harmonia i ratuje to. Dobra, i teraz tak. W kwestii jakiejś nieścisłości wokalnej, że tam coś w wokalu nie teges. To jestem w stanie wybaczyć, ale to, czego nie jestem w stanie wybaczyć, to popełnienie takiego głupiego błędu, jak właśnie dwie osoby śpiewające unisono i niezgrane ze sobą, nawet na siebie nie patrzące, żeby być równo i żeby być czysto. Co to robi w finale? Nie wiem. To jest ta kategoria. Potem na szczęście dla oddechu mamy 86 rok i reprezentantkę Belgii, Sandrę. Ja nie mogę na nią patrzeć, w sensie tę stylówę, bo ta stylówa jest tragiczna teraz, nie? Ale może ktoś tak lubi teraz, przepraszam. Chciałam tylko powiedzieć, że ona jest wokalnie bardzo dobra. I to jest bardzo dobry finał. Wokalnie zmiotła. Totalnie pozamiatała. Świetna jest wokalnie. Ma niesamowite panowanie nad akustyką swojego głosu. Akustyka głosu mam na myśli jakby formowanie kształtu dźwięku w buzi. Bo jeżeli pozostawimy język luźno, to najprawdopodobniej nasza krtań po prostu zmieni rejestr w jakimś momencie i to nie będzie za bardzo kryte. Po prostu będzie to jawne i ten głos będzie miał wersję piersiową i wersję głowową w takich czystych swoich tam formach. Natomiast to, co się dzieje w buzi, to jest zdolność kreowania różnych kształtów i różnych brzmień, które zakrywają te zmiany krtaniowe. I teraz u Sandry ta zdolność jest absolutnie niesamowita. Ona ma przepiękny akustycznie głos, w sensie, że umie kształtować swoje brzmienie w swojej buzi. Mega skill. Więc kategoria bardzo dobry występ. Finał. Potem w 87 roku Joni z Irlandii wraca na Eurowizję i śpiewa ponownie. Don't close your heart to how you feel. Dream. Don't be afraid that it was not real. Close your eyes. Nie czysto. Nie wiem, co się stało z jego precyzją kompletnie. Make believe this moment's here to stay. Touch. Touch me the way you used to do. Cały czas w tym głosie jest potencjał i brzmienie nadal jest to samo piękne, ale wszystko, co mnie zachwycało w 80 roku u niego, teraz w 87 jest tak jakby zgubione. Nie ma tej samej precyzji, nie ma tych samych fraz, nie ma tej samej emocjonalności i jakiejś takiej emotywności bardziej może niż emocjonalności. Mam poczucie, że to jest słabe i teraz normalnie pewnie bym to wstawiła w kategorię dobrą, ale znając umiejętności Johniego, to ja chcę go teraz ukarać i wrzucam go do kategorii okej. Okay. Mam wrażenie, że chłopie, nie przygotowałeś się w ogóle. Takie mam odczucie. Nie wiem, czemu tak zrobił. 88. A, i w 88 na Eurowizję przyjeżdża Celine Dion. No, drodzy państwo. Ciary już mam. Fraza. Intensywność emocjonalna nie bardzo pasuje do takich radosnych piosenek, ale i tak to udźwignęła. Celine jest zawsze wyśmienita, więc nie da się niczego tam innego tutaj przyznać niż kategoria najwyższa. Wyśmienitość, absolutna wyśmienitość na Eurowizji. Pięknie. W 89 Jugosławia wygrywa i no, posłuchaj. Rock me baby. Rock me baby. Rock
me baby. Okej, nie ma błędów, ale piosenka jest banalna i dla mnie zbyt banalna. Dobry występ. Ta kategoria dobry występ, jak już widzicie tutaj, dobry, standardowy i tak dalej, jest bardzo szeroka, bo tutaj dużo rzeczy wchodzi w tą kategorię, dlatego że na przestrzeni lat Eurowizja była bardzo różnorodna i już to wytłumaczyłam na początku, ale teraz nie wiem, czemu poczułam jeszcze raz potrzebę wytłumaczenia się z tego. Dobry występ. W roku 90 Włochy. Sempre più liberi no, non è più un sogno e noi non siamo più soli. Sempre più uniti no, dammi una mano e vedrai che voli. L'Europa non è lontana. Tak, fajny jest, bardzo jest fajny. Zaczynam delikatnie żałować, że jednak nie zrobiłam tej kategorii dobrej na dwie, ale no nie, niech zostanie tak jak jest. Właśnie zmieniam zdanie co do tego, gdzie to ma być. Dobra. Zmieniam zdanie. Wcześniej to włożyłam do kategorii dobre, bo zwrotka była bardzo nudna. Ale jednak teraz, słuchając tego refrenu, no nie, zasługuje to na kategorię bardzo dobry. Bardzo dobry finał. Tak jest. W 91 wygrywa Szwecja. No i słuchaj tego, szczególnie tego wstępu. Jaka lekkość! Wow! I jeszcze tańczy! Woo! Woo! Jag har aldrig slutat tro att efter varje natt väntar gryningen. Fast jag inte kan förstå så finns det tid för skratt när jag börjar om igen. Känner doften från en stilla ocean. Plötsligt dobra. I teraz tak, w tym refrenie, w tych harmoniach, Karola ginie niestety, ale ma głos jak diament. Śpiewa tak dobrze we wszystkich miejscach swojego głosu, od dołu do góry, wszędzie. Gdyby dali jej więcej miejsca w częstotliwościowo na ten refren, myślę, że to by się lepiej obroniło. I jeszcze lepiej, ale dla mnie to jest wyśmienitość wokalna. Bardzo dobrze śpiewa. W 92 Irlandia. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Ta piosenka treściowo trochę się kojarzy z taką mentalnością ofiary. No, już tego nie lubimy w tych czasach. Ale wokalnie bardzo dobry finał. Zapraszam panią Lindę do kategorii bardzo dobry finał. Potem rok 93 i znowu Irlandia wygrywa. Po prostu złoto wokalne. Ja rozumiem, ona może nie jest taka performatywna, jak byśmy współcześnie chcieli, ale ten głos, nawet z tą piosenką, w innym aranżu oczywiście, ale myślę, że nawet w tym roku mógłby się totalnie obronić i być w finale wysoko. Ten głos, mega hicior, do tej pory, puch, tylko Johnny Logan z 80 dla mnie jest na tym samym poziomie do tej pory. Mega! No i oczywiście Celine Dion, 88. Więc wyśmienitość, totalna wyśmienitość. Potem był rok 94 i nasza Edyta zajęła drugie miejsce, górniak oczywiście, a wygrała Irlandia. Posłuchamy. We just wanted to rock and roll forevermore. We were the rock and roll kids. Rock and roll was all we did. And
listening to those songs on the radio. I was yours and you. Wzięli nas z sentymentem, nie? But that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Powiem szczerze, że ja wcześniej nie słuchałam tego, w sensie nie wiedziałam, kto wygrał wtedy tą Górniak w tamtym czasie i powiem szczerze, że gdybym miała głosować, to głosowałabym na Irlandię, z tego względu, że tak wiele takich ciepłych, tęsknących jakichś odczuć we mnie wywołują. Edyta wywołuje podziw i wiecie, zachwyt, ale to jest taka emocja z ukierunkowaniem jakby zewnętrznym, nie? Że ja podziwiam i zachwycam się czymś na zewnątrz. Natomiast Paul Harrington i Charlie McGettigan, to ludzie, jakie nazwisko, oni wywołują we mnie odczucie dośrodkowe jakieś. Mam takie poczucie, że to po prostu jest cenniejsze, że odczucia dośrodkowe, takie emocje, które jakby kumulują się w środku mnie, wewnątrz, że to jest jakby cenniejszy skarb, który mogę dostać od wokalisty, niż że on wywoła we mnie uczucie ukierunkowane na zewnątrz. Nie wiem, jakoś jakby słuchając teraz wygranej Irlandii z tego 94, nie dziwię się, że Edyta nie zajęła pierwszego miejsca. No i ostatni rok w tej części rankingu, rok 95, w którym z naszej Polski pojechała Justyna Styczkowska, a też bardzo ciekawy i wydaje mi się podobny występ zajął pierwsze miejsce i wiedząc jak Styczkowska na Eurowizji się zaprezentowała, uważam, że była lepsza od tego, co Norwegia zaproponowała w 95. Justyna w tamtym czasie była lepsza wokalnie. Była lepsza wokalnie w tamtym czasie. No i od tej pory cały występ to są skrzypce i dopiero na koniec wokalistka wraca. Ubogi wokalnie, bardzo przejmujący muzycznie, ale w moim mniemaniu Justyna Styczkowska na Eurowizji była bardzo dobra, lepsza niż tutaj Norwegia. To jest moja opinia. A, Norwegia gdzie idzie? Norwegia wchodzi w kategorię dobrą, bo nic tam się nie wydarzyło złego, ale było po prostu dobrze. Dobrze, było dobrze. Okej, okay. I to jest też pierwsza część całości. Na część drugą musisz trochę poczekać. Myślę, że będzie dużo bardziej ekscytująca, ale trzeba zacząć od początku, więc tego filmu następuje teraz koniec. Ja zapraszam Ciebie do subskrybowania i do zaznaczenia dzwoneczka, żeby Ci przypomnieć o drugiej części filmu, która będzie za tydzień, w środę o 16, tak jak każdy mój film wchodzi. W międzyczasie ponawiam zachęty do tej piramidy wokalnej, post na blogu i też w ogóle chodźcie na Instagram, pogadajmy sobie trochę. Dajcie znać też, co o tym rankingu myślicie, jak często i jak bardzo mocno Was rozczarowałam. To jest bardzo miłe, że tak się angażujecie i że tak Wam bardzo zależy, żeby to było jak najbardziej właściwe. Ale czas powtarzam, że rankingi i wszelkiego rodzaju kategorie mają to do siebie, że to jest bardzo subiektywna sprawa i nawet nie jest mi głupio, że taka subiektywna też jestem tutaj. Witajcie w moim świecie. Cześć. I dobra, dzięki. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Buziaki. Pa, pa. Do zobaczenia za tydzień.